Cześć, witajcie, z tej strony Waha, a przed wami gra Chronicle RuneScape Legends, czyli nowa karcianka, która obecnie znajduje się w zamkniętej becie. Ja klucz dostałem od jednego z widzów, link do jego kanału znajdziecie w opisie. No i tak, przejdźmy sobie może najpierw do trybu po prostu rozgrywki z botem, aby po prostu pokazać wam na spokojnie, jak ta cała rozgrywka wygląda, gdyż naprawdę sporo różni się ona od takich karcianek jak Hearthstone czy też Duel of Champions. No i oczywiście jeśli będziecie chcieli więcej filmów z tej karcianki, to zostawiajcie łapki w górę oraz komentarze tak standardowo, żebym po prostu wiedział, że chcecie tego więcej. Dobra, powiedzmy, że zagrajmy sobie Ozanem, czy jakkolwiek to się czyta. Ja tutaj sobie stworzyłem jakieś tam deck do niego. No, tam oczywiście nic szczególnego, bo jak na razie to nie mam kart, ale coś tam sobie skleiłem. I zaraz wam pokażę, jak tutaj wygląda cała rozgrywka. Cała gra jest podzielona na 5 faz. Oczywiście na początek mamy no, cały wybór kart i tak dalej. Możemy sobie tutaj wymieniać karty. Z tym, że tego wymieniania kart nie będę tłumaczył, bo po prostu nie ma to za bardzo sensu, jeśli wam nie pokazałem zasad tej gry. Dobra, ja sobie tutaj powymieniam te karty. Dobra. Chociaż. No okej, niech będzie w ten sposób. No i dobra. Rozgrywka wygląda w ten sposób, że tutaj mamy taką planszę oraz pola, na których ustawiamy sobie karty. W tej grze mamy dwa typy kart, czy są to karty enemy oraz karty support, z tego co pamiętam tak się one nazywają. No i tak, tutaj te karty, czyli powiedzmy wrogowie, służą do tego, aby zdobywać na przykład złoto, czy też tak jak w przypadku tego KGB agenta, służą do zdobywania ataku. No właśnie, może najpierw przejdźmy, zanim zaczną omawiać karty i tak dalej, to przejdźmy sobie do statystyk w tej grze. Standardowo mamy tutaj atak, mamy również złoto oraz życie, a w tych tutaj pustych miejscach znajduje się, po tej stronie jest broń, o ile taką mamy, a po tej stronie mamy pancerz, o ile taki oczywiście posiadamy. No pancerz to standardowo działa tak jak chociażby w Hearthstone, że jeśli ktoś nas zaatakuje, no to najpierw tracimy pancerz, a dopiero potem życie. Chociaż tutaj w tej grze są od tego wyjątki, bo są karty, które zadają na przykład, które zabierają ileś tam życie, bo chociażby tutaj jest karta, która zabiera, znaczy zadaje 2 punkty obrażeń, czyli ona wtedy najpierw będzie zabierać pancerz, ale są również takie karty, które zabierają zdrowie i wtedy ten pancerz jest omijany. No ale dobra, tam wszystko będziecie widzieć, jak już będziemy sobie grali. No i tak, chociażby przejdźmy sobie do tych kart. Jak już mówiłem, mamy karty enemy, które służą do zdobywania złota oraz na przykład do zdobywania ataku, czy też do zdobywania pancerza i tak dalej. Tutaj my walczymy z tymi kartami, no i właśnie poprzez walkę z nimi, tak jak już mówiłem, zdobywamy złoto i tak dalej. Z kolei złoto możemy wydawać na karty supportujące, czyli na przykład tutaj za 4 złota możemy sobie wykupić jeden punkt ataku. Te punkty ataku są na stałe. No oczywiście bronie, no to standardowo mają jakąś tam swoją wytrzymałość i służą tylko tam określony czas, a jak wykupimy sobie atak na stałe, to mamy już go do końca danej rozgrywki. No i dobra, tutaj ustawiamy sobie wszystkie te karty, oczywiście nie wiemy co przeciwnik tutaj ustawia i o tym dowiemy się dopiero, gdy już rozpoczniemy sobie rozgrywkę. Więc dobra, przejdźmy sobie do ustawiania kart. Tutaj mamy kartę, która kosztuje 0 many i sprawia, że tracimy naszą broń, ale zdobywamy 3 punkty, nie punkty, tylko 3 złota. Jak widzicie, ja teraz broni nie mam, więc po prostu wstawiam sobie tą kartę i za darmo zdobędę sobie 3 złota i tyle. Następnie mamy kartę KGB Agent, który ma standard, no tutaj oczywiście ma on jeden ataku, 2 życia oraz nam dodaje jeden ataku, gdy go zabijemy. Ale przy okazji tracimy kartę, oczywiście ta karta tutaj nam wypada z ręki, ale myślę, że warto sobie tutaj tego używać. Dalej na przykład możemy sobie wystawić jakiegoś tam gnoma, który ma 3 ataku, 2 życia, ale za to daje nam 3 złota, ok. I na koniec możemy sobie jeszcze wykupić za 4 punkty złota jeden punkt do ataku. Dobra, i teraz patrzcie, rozpoczynamy sobie rozgrywkę i wygląda to w ten sposób.
Mój przeciwnik zaczyna, czyli on pierwszy wykonuje wszystkie ruchy. Teraz ja wykonuję ruch, zdobywam sobie 3 złota, on zdobył 1 punkt do ataku dzięki karcie, którą wystawił i lecimy sobie dalej. O, on tutaj właśnie zdobywa broń, ta broń tutaj się u niego pojawi i teraz razem z tą bronią ma 5 ataku. I tak toczy się cała rozgrywka. Oczywiście, tak jak widzicie, nie musicie zapełniać tutaj tych wszystkich pól, tylko możecie zostawić puste, tak jak zrobił to, to nasz przeciwnik. Jak już mówiłem na początku, gra jest podzielona na 5 faz, czyli mamy 5 właśnie takich mapek, na których układamy sobie karty. I jeśli obydwoje przeżyjemy do ostatniej fazy, to na koniec te dwie, no po prostu dwie postacie się spotykają i walczą ze sobą. I ta, która pierwsza zginie, no to, znaczy no ta, która pierwsza zabije przeciwnika, to wygrywa. No i tak, tutaj mamy dość słabe rozdanie, nie za bardzo mamy co tutaj robić, bo tutaj ta karta działa w ten sposób, że nasz rywal otrzymuje obrażenia równe połowie naszego złota, czyli teraz jakbym to rzucił, no to on by dostał 1 punkt obrażeń, czyli to się nie opłaca, no i przy okazji tracimy jeszcze połowę naszego złota. No właśnie swoją drogą ten deck mniej więcej opiera się na zbieraniu złota i potem używaniu tych kart. Dobra, zróbmy to sobie w ten sposób, że użyjemy sobie tej karty, ona kosztuje 0 złota, daje naszemu rywalowi 2 złota, ale my przy okazji zyskujemy 4 złota, więc po prostu jesteśmy bardziej na plusie. A tutaj mamy taką kartę leczącą, która za 2 złota leczy nam 7 punktów zdrowia. A tu z kolei za 1 złota możemy sobie wykupić po prostu broń 2-2, która teraz nam... Dobra, wykupimy sobie tą broń, po prostu na kolejne tury. Mamy dość słabe rozdanie tak swoją drogą, ale dobra. Czekajcie tutaj sobie na chwileczkę, zgłośniłem grę, ale dobra, już sobie to ogarniam. Mam nadzieję, że nie dostaliście tutaj zawału. Ale zauważyłem, że gra jest wyciszona praktycznie do końca, chociaż tutaj... jeszcze ją sobie wyciszę. O, i tutaj jest na przykład kolejny przykład. Tutaj jest kolejny przykład karty, która dzięki tej karcie nasz przeciwnik dobrał sobie kolejną kartę i przy okazji stoczył z nami walkę, czyli raz ja go uderzę, a raz on mnie. I tutaj jak widzicie, nasz przeciwnik ma pancerz, o którym też wspominałem na początku. Nie wiem, czy uda mi się wygrać tą rozgrywkę, bo jak już mówiłem, mamy naprawdę niezbyt dobre rozdanie, nie wiadomo co tutaj robić. No dalej nie jest zbyt ciekawie. Tutaj na przykład jest karta, która zadaje za 0 złota zadaje obrażenia równo naszej broni plus 1. Dobra, tutaj zabijemy sobie tego, zdobędziemy złoto i zdobędziemy sobie tutaj kolejny punkcik ataku. Niech będzie w ten sposób. No okej, play. Oczywiście ja tutaj w tej talii mam takie naprawdę bardzo podstawowe karty, więc nie mam wam jak pokazać jakichś, wiecie, wymyślnych kombinacji i tak dalej, ale myślę, że dzięki temu odcinkowi poznacie całą po prostu mechanikę tej gry. A dalej, jak ja już sobie, wiecie, zdobędę więcej kart, rozwinę te wszystkie postacie i tak dalej, to będę się wam starał pokazywać jakieś ciekawsze rzeczy, ale teraz pierwsze odcinki, no to po prostu będziemy się zajmować takimi podstawami. Dobra. Aha, nie wspomniałem o tym, że co mapę dobieramy sobie 3 karty. Okej. Tutaj mamy kartę, która zadaje nam 4 obrażenia, ale z kolei podwaja nasze zdrowie. Więc jest to naprawdę bardzo fajne. Tutaj mamy kartę, która sprawia, że tracimy 3 zdrowia, ale nasz bohater, przeciwnik traci 5 zdrowia, więc jest to również bardziej korzystne dla nas. Okej, więc zróbmy sobie coś takiego. Będziemy mieli 16 złota. Myślę, że możemy... Chociaż nie, na razie sobie to jeszcze zostawimy. Niech będzie tak. No niestety tutaj dostaniemy 10 obrażeń.
No i tak, walka z tymi całymi kreaturami odbywa się w ten sposób, że na początek atakujemy my i dopiero gdy ta kreatura przeżyje, to ona nam oddaje. Tutaj on ma 5 zdrowia, ja mam 5. Tutaj nasz przeciwnik, no, zabił się po prostu, powiedzmy, sam. No jest to przez to, że ja mu wcześniej zabrałem te 5 punktów zdrowia. No i on nie spodziewał się tego, ustawiał sobie kreatury w ten sposób, myślał, że przeżyje, ale tutaj pokrzyżowałem mu plany i dzięki temu, że mu tam jakieś obrażenia zadałem, no to on już zginął, zanim dotrwaliśmy do końca mapy. Po każdej wygranej walce otrzymujemy taką oto skrzynkę, w której znajduje się, w której znajdują się różnorakie nagrody. No, oczywiście tam zdobywamy kolejne poziomy i tak dalej. Możemy sobie kupować pakieciki. Tworzyć własne deki. Tutaj deki składają się od 30 do 35 kart. Mamy tutaj wybór, czy chcemy mieć tam 30, czy tam 30. No, od 30 do 35 kart możemy sobie włożyć do naszej talii. O czym by tutaj jeszcze można wspomnieć? Tak jak mówiłem, no walka z tymi kreaturami odbywa się w ten sposób, że jeśli ja mam 5 ataku, kreatura ma 5 życia, no to ona mi nic po prostu jakby nie zada tych swoich obrażeń, no bo ja ją zabijam wcześniej niż, niż ona mnie zaatakuje. Warto jeszcze wspomnieć, że walki w tej takiej, w tym takim finałowym pojedynku na końcu mapy odbywają się w ten sposób, że najpierw atakuje osoba, która jest pierwsza. No myślę, że to jest dość logiczne, no ale to mocno wpływa na grę, bo jeśli on zaatakuje pierwszy i od razu nas zabije, no to po prostu my już nie będziemy mieli szansy mu odpowiedzieć. No cóż, myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Chcę po prostu poznać waszą opinię, czy chcecie więcej filmów z tej gry. Tak więc oczywiście, jeśli chcecie, to jak już wspominałem, zostawiajcie łapki w górę, komentarze i tak dalej. Myślę, że mniej więcej wam wyjaśniłem, o co tutaj chodzi. Wiadomo, że jest to troszeczkę chaotyczne, ale ciężko jest tak na podstawie jednej rozgrywki wyjaśnić, o co w całej grze chodzi. Po prostu, jeśli będę nakręcał więcej filmów z tej gry, to po prostu ciągle się powtarzam. Jeśli będę nakręcał więcej filmów z tej gry, to na bieżąco będę wam tłumaczył wszystkie aspekty rozgrywki. Oczywiście ja również dopiero zaczynam grać w Chronicle Runescape Legends, więc jestem początkujący, no ale coś już tutaj wiem, więc myślę, że osobom, które w to nie grają, w które powiedzmy, że zaczynają dopiero teraz, będę mógł coś wytłumaczyć. Tak więc teraz już jest koniec, dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych filmach, cześć!